wspiera Plus GSM. Gwiazdy wydają się tak... Nie udało się utrzymać sobie. Ach, te nasze piękne siatkarki wygrały półfinałowe spotkanie z Rosjankami 3-2 w tiebreaku 22-20. Jutro zagrają w finale Mistrzostw Europy. Ewa Kowalkowska i Ryszard Bosek nadal w naszym studio. Bardzo wszyscy się cieszymy z tego sukcesu ekipy Andrzeja Niemczyka. Andrzej Niemczyk ma różne niekonwencjonalne pomysły i właśnie w ten sposób, jak Państwo widzieli przed chwilą, również na zajęciach aerobiku w basenie, rozpoczął przygotowania reprezentacji do całego sezonu. I okazało się, że te przygotowania w wodzie opłaciły się, Ewa. To znaczy, ja myślę, że to bardziej był odpoczynek po sezonie. I miało to na celu to, żeby dziewczyny odpoczęły przed kolejnymi treningami, które je czekały. No i myślę, że im na pewno się to przydało. Niech Państwo popatrzą na końcówkę tego meczu, który przed kilkunastoma minutami dobiegł końca. Ryszard, spróbujmy teraz tak na spokojnie już, bez nerwów, przeanalizować ten dzisiejszy mecz. Mogło to się wszystko zakończyć w trzech partiach, bo Polki były bardzo bliskie zwycięstwa, ale coś tam się zacięło w tej naszej grze i później trzeba było to wszystko rozstrzygać w pięciu setach. Na pewno ryzykowaliśmy bardzo dużo, bo przez 2,5 seta, prawie 3 sety byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. I tak jak powiedział Andrzej, że z Rosjankami gra się trudno, bo graliśmy i ładniej, i lepiej, i dokładniej, i wystarczył tylko moment i chwila, i przegraliśmy 3 seta zupełnie niepotrzebnie i potem, no, trzeba przyznać, że tylko siłą woli, ryzykując bardzo dużo, udało nam się wygrać tiebreaka, ale to jest oczywiście zasługa zespołu, bo zespół wierzył do końca tutaj, zdecydowanie włączyły się doświadczone zawodniczki i Gosia Glinka, która grała średnio cały mecz w tiebreaku, pokazała, że jest zawodniczką najwyższej klasy i myślę, że to świadczy bardzo dobrze o sile zespołu, że w trudnych momentach pokazują się te dziewczyny, które mają więcej doświadczenia, potrafią wziąć odpowiedzialność i za to się należy tym dziewczynom ogromne gratulacje, ale myślę, że tutaj zasłużył cały zespół na ten sukces. No właśnie, Ewa, chwalimy cały zespół, ale dobry, klasowy zespół ma swoje liderki i my takie liderki mamy. W tych najtrudniejszych momentach te najbardziej doświadczone zawodniczki jednak biorą odpowiedzialność na własne barki i atakują z najtrudniejszy piłek. Oczywiście nie zawsze się udaje, ale w tych najważniejszych momentach dzisiaj to przyniosło skutek. To w każdym zespole jest tak, że zawsze są liderki, bo po prostu musi tak być i faktycznie dzisiaj w końcówce tiebreaka Gosia Glinka parę razy pięknie zaatakowała w boisko rywalek. Dorota Świeniewicz praktycznie przez cały mecz grała bardzo dobrze w ataku i na pewno grała bardzo dobrze też przyjęciem, bo one przyjmowały nasze dziewczyny na dwie przyjmujące i to przyjęcie nie zawodziło. Natomiast wiesz, no stara prawda jest taka, że liderki nie istnieją bez zespołu, także to się praktycznie wyklucza i to wszystko musi być razem, więc absolutnie nie ma liderki, kiedy nie ma zespołu. No, najlepszy przykład to Barbara Dawna-Jelicz, teraz Różicz, która no, sama w ekipie Chorwacji jednak meczu nie może wygrać. Proszę Państwa, mamy kolejną niespodziankę. Połączyliśmy się telefonicznie z mistrzynią Europy sprzed 2 lat, Małgorzatą Niemczyk-Wolską. Dobry wieczór, Małgosiu, słyszymy się? Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. Witam Cię serdecznie. Czy Ty znasz wynik? Tak, na bieżąco mąż cały czas informował mnie o sytuacji, o całej dramaturgii dzisiejszego meczu. No właśnie, a powiedz, co Ty teraz robisz, bo z tego co wiem, to jesteś w drodze, tak? Tak, jesteśmy w podróży do Polski. W tej chwili jesteśmy 200 km przed Mińskiem i nie mogłam po prostu oglądać tego meczu w telewizji, dlatego cały czas wyniki, które mi przesyłał mąż, były bardzo dużym wsparciem dla mnie. No to powiedz, jak przyjęłaś ten sukces swoich koleżanek? Liczyłam już, że będziemy wygrane 3-0. Praktycznie już pomyślałam o tym, że dziewczyny są w finale o wiele, wiele wcześniej. No niestety mecz potoczył się inaczej. Doprowadził wręcz do dramatycznej sytuacji. Nawet w 5. secie Rosjanki prowadziły 15-14. No na szczęście dziewczynom się udało i jestem bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa, że po raz kolejny finał jest z udziałem Polek. Powiem Ci, że ta specjalizacja, te horrory w wykonaniu polskich siatkarek to trochę też jest Twoja zasługa. Już nie mówię wina, bo przecież 2 lata temu też nam fundowałyście takie wielkie emocje. I wtedy zostałyśmy okrzykniętymi mistrzyniami 5. seta i cieszę się, że w tej chwili dziewczyny to również potwierdziły.
Jak sądzisz, z kim twoje koleżanki wolałyby zagrać w finale? Z Włoszkami czy z siatkarkami Azerbejdżanu? Myślę, że łatwiejszym przeciwnikiem na pewno jest zespół z Azerbejdżanu, ale wydaje mi się, że spotka się nasza drużyna z Włoszkami mimo wszystko. Rozumiem, że jutro już na spokojnie zasiądziesz przed telewizorem i obejrzysz ten finał? Tak, obejrzę. Również obejrzę dzisiejszy mecz z opóźnieniem, gdyż w domu został on zarejestrowany na kasecie wideo. No to życzę miłych wrażeń i dziękuję ci serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam ciebie i wszystkich. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to była Małgorzata Niemczyk-Wolska w drodze z Tuły do Polski. Tutaj ze swoją drużyną, nową drużyną klubową przyjeżdża, aby rozegrać turniej. Jakoś tak się składa, że ostatnio z tamtej wschodniej granicy bardzo dużo drużyn i męskich, i żeńskich przyjeżdża do naszego kraju. Nie wiem skąd to się bierze, ale upodobali sobie ci ludzie naszą ojczyznę. Chyba dobre warunki do przygotowania. Mamy dobre warunki, dobre ośrodki. Oni bardzo mają sparing partnerów na wysokim poziomie. Klimat w miarę dobry. Myślę, że to bardzo dobrze, że mnóstwo zespołów właśnie takich dobrych, szczególnie pierwszoligowych, czy ekstraklasa. Ja wiem, że męskich zespołów też w tym roku z Rosji przyjechało dosyć dużo. To świadczy dobrze o tym, że działają, nasz marketing dobrze działa. Bo to na pewno sami przecież nie wiedzieli o tym, że mamy takie ośrodki. Ktoś im musiał podpowiedzieć. Ewa, wielokrotnie rozmawialiśmy o szansach naszej drużyny i bardzo często słyszałem i z twoich ust, i z ust twoich koleżanek, że pora na dominację polskich siatkarek w Europie. Bo w 99 roku i w 2001 Rosjanki zdobywały złoto, dwa lata temu Polki, no i teraz Polki znowu grają w finale. I teraz też Polki. Ja bym bardzo była szczęśliwa, gdyby dziewczynom udało się powtórzyć ten sukces sprzed dwóch lat, tym bardziej, że stać je na pewno na to i naprawdę mamy dobry skład, dobry zespół, który faktycznie gra równo, uzupełniają się dziewczyny nawzajem na boisku. I z całego serca im życzę, żeby wróciły znowu z złotymi krążkami na szyi. No i przypominam ten gest, który dał nam finał. Proszę Państwa, za moment przeniesiemy się do Zagrzebia. Ja przypominam o naszym konkursie. W trakcie naszej transmisji będziecie Państwo mogli zapoznać się ze szczegółami. Powiem tylko, że możemy wysyłać SMS-y albo dzwonić. Do wygrania 2000 zł, a w wielkim finale 10 tysięcy. Hasło na dziś brzmi set. No i zachęcam do udziału w tym konkursie, a teraz już powoli przenosimy się do Zagrzebia. Drugie spotkanie półfinałowe. Popatrzmy teraz już spokojnie, z kim to przyjdzie naszym siatkarkom jutro zmierzyć się o tytuł Mistrzyń Europy. Przed nami mecz Włochy-Azerbejdżan. Spotkanie komentują Janusz Uznański i Izabela Rutkowska. Polską siatkówkę wspiera Plus GSM.